Cześć! W tym odcinku Fizyki od Podstaw opowiem o magnetyzmie i elektromagnetyzmie. Jest to dość niezwykły dział fizyki, i w elementarnym kursie sprowadza się głównie do machania rękami, raz lewą, a raz prawą. Dział ten postaram się jak najbardziej skompresować, ale też przekazać możliwie najwięcej wiedzy. Historia magnetyzmu jest równie bujna jak historia elektrostatyczności. Niejaki tales z miletu sądził, że przyciąganie magnetyczne i elektrostatyczne posiadają tą samą naturę. Samo słowo magnetyzm pochodzi prawdopodobnie od pierwszego odkrytego, jeszcze w starożytności, złoża pewnej osobliwej substancji, nazwanej magnetytem. Skąd taka dziwna nazwa złoża? Otóż minerał ten był wydobywany w pobliżu miasta magnezja, zwanego obecnie manisa. Taką substancję potocznie zwaną przez nas magnesem, która jest zdolna do przyciągania stali, określamy słowem ferromagnetyk. Ferromagnetyk posiada w sobie domeny magnetyczne czyli takie obszary stałego namagnesowania. W zależności od tego, czy domeny łatwo lub trudno pozmieniać, ferromagnetyki mogą dzielić się na twarde, miękkie i półtwarde. Dzięki swoim różnym właściwościom stosuje się je w różnych dziedzinach życia. Substancje te stosujemy na przykład w kartach magnetycznych, dyskach twardych, w silnikach elektrycznych albo w doświadczeniach z magnetyzmu, jak w waszych szkołach. Każdy z magnesów posiada dwa bieguny magnetyczne, a ich nazwa północny N i południowy S wywodzi się od biegunów geograficznych Ziemi. Ta dziwna nomenklatura nazw biegunów na magnesie wynika stąd, że jednym z pierwszych zastosowań ferromagnetyków było użycie ich do określania kierunków świata. W prostym doświadczeniu, za pomocą magnesu trwałego, możemy namagnesować igłę. Kładąc ją na wodzie, zacznie wskazywać ona kierunek bieguna północnego i południowego. Stąd też wzięła się nazwa biegunów na magnesie. Co ciekawe, północny biegun magnetyczny Ziemi znajduje się tam, gdzie południowy biegun geograficzny. Dzieje się tak dlatego, bo igła magnetyczna ustawia się równolegle do linii pola magnetycznego Ziemi i jest przyciągana przez biegun przeciwny. Na lekcjach fizyki najczęściej będziecie mieli do czynienia z magnesami sztabkowymi albo podkowiastymi. Jak każdy magnes posiadają one dwa bieguny magnetyczne, których linie pola magnetycznego układają się w przedstawiony sposób. Biegną one zawsze od bieguna N do bieguna S. Linie pola magnetycznego takiego magnesu można wyznaczyć doświadczalnie przy pomocy igły magnetycznej lub opiłków żelaza. Gdy do igły magnetycznej będziemy zbliżać magnes sztabkowy, to będzie się ona obracać jak na przedstawionej animacji. Dzieje się tak dlatego, bo w pobliżu igły pole magnetyczne wytwarzane przez magnes jest silniejsze niż pole magnetyczne wytwarzane przez naszą planetę. Taką igłę magnetyczną wyznaczającą kierunki świata można odnaleźć w kompasach. Niegdyś kompasów używali żeglarze do nawigowania na morzu. Takie urządzenia w dużej mierze zostały już wyparte obecnie przez systemy GPS. Kupując kompas i czytając jego instrukcję obsługi, można zauważyć, że posiadają one pewne przeciwwskazania w użytkowaniu. Nie należy używać ich w pobliżu magnesów lub innych ferromagnetyków, co jest w sumie oczywiste, bo będzie nam przyciągało tą igłę do tych przedmiotów i zaburzało odczyt. Można też przeczytać, że nie można jej używać w pobliżu przewodów przewodzących prąd. Sprawdźmy dlaczego. Otóż, gdy ustawimy igłę magnetyczną w pobliżu przewodnika z prądem, to igła wychyla się z wcześniejszego położenia, próbując ustalić się prostopadle do przewodnika z prądem. Dzieje się tak dlatego, bo przepływający prąd tworzy wokół przewodnika pole magnetyczne o liniach pola w kształcie okręgów. Świetnie to widać w przedstawionym doświadczeniu. W tym doświadczeniu każdy z kompasów wskazuje mniej więcej kierunek północ-południe. Gdy przez przewód zaczyna płynąć prąd, to każdy z nich ustawia się wzdłuż linii pola magnetycznego wytworzonego przez przewodnik. Gdy natężenie prądu będzie miało zwrot przeciwny, to igły magnetyczne w kompasach odwrócą się. Czyli tak zwany wektor indukcji magnetycznej wyznacza się w oparciu o regułę prawej dłoni. Polega to na tym, że przewodnik obejmujemy prawą dłonią w taki sposób, by kciuk miał kierunek i zwrot prądu. Pozostałe palce obejmujące przewodnik pokazują nam kierunek pola magnetycznego. To dlatego, gdy igła magnetyczna znajdzie się w pobliżu kabla, przez który płynie prąd, zaczyna się wychylać i próbuje ustawić się wzdłuż tego pola. Do poprawnego wyznaczenia kierunku wychylenia igły magnetycznej wystarczy wyznaczyć takie hipotetyczne bieguny, których miejsce wyznaczamy na podstawie przebiegu linii, wiedząc, że linie pola biegną od n do s. Jak widzicie na przedstawionej animacji, wykonujemy kolejne odpowiednie kroki i wyznaczamy w ten sposób wychylenie igły magnetycznej. Wykonajmy inne doświadczenie. Gdy przez dwa równoległe przewodniki przepływa dość duży prąd i są one blisko siebie, to może dochodzić do ich oddziaływania magnetycznego. W końcu, skoro przez oba przewodniki płynie prąd, to tworzą się pola magnetyczne wokół przewodników, a te będą mogły powodować odpychanie lub przyciąganie kabli zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Sama teoria, dlaczego tak się dzieje, jest trochę skomplikowana. Jednak stosując poprzednio podaną zasadę, można łatwo przewidzieć, co się będzie działo. Otóż, gdy mamy dwa przewodniki, w których prąd płynie w tym samym kierunku, o tym samym zwrocie, to oba przewodniki będą wytwarzały pole magnetyczne okołowych liniach. Wyznaczamy kierunek tych pól magnetycznych zgodnie z regułą prawej dłoni. Napiszmy teraz, jakie hipotetyczne bieguny występują po obu stronach pola przechodzącego przez każdy z przewodów, na podstawie tego, że pole ma kierunek od N do S. -a. To samo zrobimy dla drugiego przewodnika. Okazuje się, że na jednym przewodniku powstał biegun N, a na drugim biegun S. Jak wiemy, dwa różne bieguny będą przyciągały się, więc te dwa kable będą chciały się ze sobą złączyć. Gdy prąd w jednym z przewodników odwrócimy, to tym razem linie pola magnetycznego wytwarzanego przez ten przewód będą miały przeciwny zwrot. W ten sposób na przewodach pojawiają się te same bieguny, co oznacza, że będą się one odpychać. Co ciekawe, to nie jest tylko czysto teoretyczne gdybanie i można to potwierdzić w różnych doświadczeniach. Zachodzące zjawisko można dokładnie opisać za pomocą reguły lewej dłoni, ale na obecną chwilę nie będę jej wprowadzał. Takie powstające pole magnetyczne wokół przewodnika można spróbować jakoś wykorzystać do ułatwienia człowiekowi życia. Gdy nawiniemy na gwóźdź kilka uzwojeń przewodu. I podłączymy ten przewód do baterii, to przepływający prąd wytworzy pole magnetyczne, które skupia się w rdzeniu z miękkiego ferromagnetyka. W rdzeniu dochodzi do ułożenia domen magnetycznych i do wzmocnienia pola magnetycznego. Pole magnetyczne pojawia się w trakcie przepływu prądu i zanika, gdy prąd płynąć przestaje. Takie urządzenie zwiemy elektromagnesem. Elektromagnesy wykorzystywane są w dzwonkach elektrycznych, miernikach elektrycznych takich jak na przykład galwanometr, czy też jako potężne elektromagnesy stosowane w składnicach złomu, albo elektromagnesy nadprzewodnikowe, takie jak stosuje się w wielkim zderzaczu hadronów. Elektromagnes może nam posłużyć do kierowania prądu do różnych obwodów, jak na przykład w przedstawionej instalacji. Gdy prąd nie przepływa przez elektromagnes, to bateria zasila lewe ramię. Gdy prąd przez elektromagnes zaczyna płynąć, to metalowy element jest przyciągany i przepina obwód, tak by prąd przepływał prawym ramieniem. Siła elektromagnesu zależy od rodzaju rdzenia, liczby uzwojeń i wielkości przepływającego prądu. Im więcej uzwojeń i większe natężenie prądu, tym silniejsze pole magnetyczne wytworzy nam elektromagnes. Dwa elektromagnesy mogą się ze sobą przyciągać i odpychać, a oznacza to, że i w elektromagnesach występują bieguny magnetyczne. Aby dowiedzieć się, z jakim biegunem magnetycznym mamy do czynienia, zastosujemy regułę prawej dłoni. Tym razem jednak dłoni ustawiamy w ten sposób, by palce pokazywały kierunek przepływu prądu w cewce, czyli by obejmowały cewkę. Natomiast kciuk, będzie informował nas, gdzie znajduje się biegun północny N. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, co to jest ferromagnetyk i co posiada takiego w sobie, że wykazuje własności magnetyczne. Wiedzieć należy również, że magnesy posiadają zawsze dwa bieguny magnetyczne. Dobrze jest wiedzieć, jak ułożone są bieguny magnetyczne w porównaniu do geograficznych. Super, jak będziecie znali i będziecie potrafili używać reguły prawej dłoni. Świetnie, jak będziecie wiedzieć, kiedy dwa przewodniki z prądem będą się przyciągać i odpychać. Jeśli będziecie wiedzieć, czym jest elektromagnes i jak jest zbudowany, to kolejny punkt dla Was. Warto pamiętać, czym jest igła magnetyczna i co może zaburzać jej wskazania. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was pomocny. Zapraszam do subskrypcji no i lajkowania, a także pisania komentarzy. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!